Saudi Krab. Mam na imię Łukasz, a to jest Thai Fever. Zapraszam. Tajlandia co roku jest w czołówce światowych eksporterów ryżu. Z reguły o miejsce w pierwszej trójce rywalizuje z Indiami oraz z Wietnamem. W Polsce ziemniaki, pyry, kartofle, a tutaj Tajlandia ryżem stoi. Ponad 50% ziemi uprawnej w Tajlandii przeznaczona jest pod uprawę ryżu. Jako że jesteśmy w północno-wschodnim rejonie Tajlandii, większość ryżu, który tutaj rośnie, jest to tak zwany ryż kleisty, nazywany po angielsku sticky rice, a po tajsku khao niao. Dlaczego tak jest? Z bardzo prostej przyczyny. Jest to ryż preferowany przez miejscowych. Ryż w sypkiej odmianie, którą preferują Europejczycy, również tutaj rośnie, ale jest przeznaczony głównie na eksport. Ryż rośnie na polach całkowicie zalanych wodą, o tak właśnie jak tutaj. Zanim ryż będzie gotowy do spożycia, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Kiedy jego źdźbła się zarzucą, zostaną one ścięte i załadowane na takiego oto tuk-tuka. Następnie taki ryż zostanie zawieziony do oczyszczenia, a następnie będzie przechowywany w przydomowym spichlerzu. Przed spożyciem należy taki ryż ze spichlerza wyciągnąć i zawieźć do oczyszczenia jeszcze raz. Zbliża się wieczór, a więc najwyższy czas ugotować ryż. A jak gotujemy ryż? Właśnie tak. To wcale nie jest tak, że miejscowi nie mają kuchenek gazowych ani coś w tym stylu. Po prostu wielu z nich preferuje gotowanie w ten sposób. A więc mamy małe palenisko, mamy węgiel drzewny. Na tym gotuje się woda i za chwilę w specjalnym pojemniku zostanie postawiony na to ryż. Ryż bez mojej wiedzy został wstawiony za moimi plecami chwilę wcześniej. A teraz zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy ryż zarówno świeży, jak i taki odgrzewany. I on jest postawiony w takim pojemniku z wikliny. Pod spodem gotuje się woda i ten ryż jakby na tej parze dochodzi. Jest to ryż, który nazywamy khao niao, czyli jest to ryż taki kleisty, który różni się od tych takich anglubenców i tym podobne. Czym się różni ten ryż? Ano właśnie tym się różni, że jest kleisty i kiedy będzie już gotowy, to sami będziecie mogli się o tym przekonać. W międzyczasie zrobiło się już ciemno, a ryż, jak widzicie, został przykryty pokrywką, co oznacza, że gotowanie ma się ku końcu. Ryż został właśnie wyjęty i teraz, jak widzicie, jest tutaj na takiej tacy z czegoś zrobionej. Wygląda to jak wiklina, ale to są jakieś tam inne rzeczy. I na tej tacy jest teraz, ryż teraz jest tak mieszany i mieszamy i mieszamy i trzeba mieszać i mieszać. Jak już jest to zrobione, to jak widzieliście, lepimy takie kulki z ryżu i ładujemy je do pojemników. Ryż już trochę przestygł, dlatego mogę wam pokazać, jak to wygląda. Czyli mamy tutaj ryż w takim pojemniku. Każdy sobie ręką bierze. Każdy bierze sobie ręką z pojemnika taki ryż. Można sobie go tak ugniatać. No i
Na przykład jemy go, dzisiaj mamy sałatka z papai, pikantna. Ma kolacja. Czyli mamy zupkę rybną i oprócz tego jest jeszcze zupa z ośmiornicy. I jeszcze mamy takie ryba suszona z sezamem. To jest ryba suszona z sezamem. Cała historia z ryżem wygląda mniej więcej tak, jak wam pokazałem. Czyli zaczyna się na polu, później idzie to do czyszczenia, później spichlerz, a na końcu trafia na stół. Czyli na dzisiaj już koniec, a jestem głodny, więc życzę mi smacznego, na razie.